Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile. Dzisiaj dalej robimy sezony. Już w następnym odcinku będę grać ze składami ponad 100 overall ze względu na ten event zimowy. O, jeszcze w tym odcinku z 10 paczek tych snowballowych otworzę, czyli za te śnieżki. No to dobra, lecimy. Teraz gram w lidze RSL, czyli to jest chyba... chyba wkleję to odcinku, bo nie pamiętam szczerze mówiąc zbytnio jaka to była liga. Ale dobra, w każdym razie Cabral strzela. Ciekawe, myślałem, że on jest z ligi hiszpańskiej, ale całe szczęście nie, więc przydał się w sezonach, bo jest w tym RSL. Ale niestety przez cały odcinek będę mówił na to RSL, bo już zapomniałem z jakiego kraju jest ta liga. No i dobra, Fastnacht jest. I co ciekawe, Fastnachtem mi się całkiem nieźle robi takie akcje bieg przez całe boisko, mimo to, że on ma tylko heel to heel. O, i co ciekawe, ten Cabral, ten drugi mój napastnik ma Ronaldo Choupa, taki skill. I dawaj Cabral, spróbujmy. O, właśnie to był ten skill. To jest taki odskok w lewą lub prawą stronę. Podanie do Szulca. Tam przejął Cabral, Fellaini. Prostopadłe podanie, Tielemans. Tielemans, zobaczmy, może zdążę podać. Mascherano. Nieważne. On ma dość podobne nazwisko do tego Mascherano, który kiedyś grał w Barcelonie. Dobra, podanie. O, chociaż tutaj złe podanie przeciwnik zrobił. Dobra, Tielemans, zobaczmy. Tielemans. No nie ma strzału, ale... No i w środek, niestety. Takie wybicie. 3-0 do pierwszej połowy. Z FC Luzern. Piłka przejęta, także... A co tu się... poprzewracali znowu. Mascherano. Artur Cabral. Choreau, no jest interwencja. I nie będzie bramki niestety. Ale mam, że to rzut z autu. Dobra, robimy podanie. Fastnacht. Jakiś skill może? No coś nie wyszedł, ale dalej jest piłka w... No serio? Ale mi się fartownie odbiło teraz. Dobra, Choreau. Karta jest Choreau, chociaż jednak nie. Dlaczego nie dobił tego od razu? Nie rozumiem. Ponad 110 overalla, piłki nie umie dotknąć. No co jest, no. Helik tutaj nie może odebrać piłki. I tam leży przeciwnik. No i co jest? Tylko 3-0 będzie w tym meczu? Kaman. Można strzelić więcej na easy. Artur Cabral. Zobaczmy, Cabral. I gol. Całkiem nieźle to zmieścił. Zobaczmy powtórkę. Ok. 4-0. Dobra, spróbujmy przejąć. Bardzo dobrze. I teraz Fastnacht. Zobaczmy. Jakiś skill. On jest też dość szybki, więc powinno to nieźle pójść. Fastnacht. No ja, zostale rajd popsuł ten bramkarz. A idź ty wciul. Będę jeszcze próbować. Przejmij to, dobrze. Strzał z dystansu obok bramki. No i dobra, i w tym odcinku nagram aż 3 mecze, więc może trochę potrwać. Może być dość sporo nagrane tego. Cabral, no niestety spalony, chociaż niezła próba podania. No i 4-0 w tym meczu widocznie. Lecimy do następnego meczu. Dobra, podanie do Tielemans, Fellaini, heel to heel. Spróbujmy podanie wow, ale to zmieścił. Znaczy zmieścił. Skilla dobrze wykonał i strzał. Pięknie. A nie, no on jednak nie miał ponad 110, mi się coś jednak porąbało, ale 104 i masa skill boostów, no to w sumie w samej grze to pewnie ponad tyle by wyszło. Dobra, spróbujmy krzacę odebrać, dobrze. Fastnacht, dobre podanie. No i tutaj spróbujmy jeszcze raz, heel to heel. Bieg. No nie dadzą mu tego rajdu zrobić z połowy boiska, po prostu nie dadzą. Dosłownie zawodnik z drużyny się wpierdzieli prosto w ten... w miejsce, gdzie będzie bieg. Świetne zgranie drużyny, muszę przyznać. Choreau. No, to podanie było beznadziejne. Ale dobra, wycofajmy może trochę piłkę. Wan-Bissaka. Podanie do bramkarza. Bo czemu nie? Ziggy. Do boku. Fastnacht. Dobra, zobaczmy. On jest w stanie to zrobić, coś czuję. O nie. Jakiś widmer. Spierdzielaj. Ty farciarzu. Dobra, przyjęcie piłki. Mascherano. Fastnacht. Fastnacht. Jeszcze raz przyspieszmy. Klose jest obok mnie i strzał. No nareszcie, o to mi chodziło. Będę mógł zrobić clickbaita przynajmniej. Bo to w sumie już aż trzecia próba zrobienia rajdu z połowy boiska. No i dobra, gramy dalej. Frey, podanie do krzaki. No i piłka jeszcze na out. Sędzia nie kończy pierwszej połowy. Nie zdążył tego zebrać, niestety. No ale co jest? To miało być podanie, a nie tracenie piłki. Dobra, biegnij Fellaini. Koniec pierwszej połowy. I to jeszcze z takich ciekawostek. Dzisiaj gra Manchester, to sobie obejrzę mecz w telewizji. Dobra, Cabral, biegnij. Strzał. Pięknie. A dokładnie dzisiaj Manchester będzie grać z Newcastle, więc powinny być 3 punkty, widzę. No i dobra. Helik do Ziggy'ego. Podanie do... A nie, tam nie było nawet podania, tylko piłka przeleciała. Dobra, Cabral, lecimy. Zróbmy jakiś skill. Pięknie go wyminął. Jeszcze raz. No i tu się trochę pogubił. I strzelmy. Pięknie. Z dystansu taka bramka. Szanuję. Respekt. No i całkiem nieźle. Przechodzimy do dalszej fazy tego meczu. Prosto padło podanie. Choreau. Odegrajmy. Cabral. No i pięknie, znowu z dystansu bramka. Wetynarek. Odegranie do Fastnachta. Prostopadłe do Flo. W taki sposób te akcje zróbmy. Choreau. Choreau, jakaś ruletka może. Nieźle. Podanie. Heel to heel. Strzał. No i nie zdążyłem niestety, tam nie było faulu. Ale piłka i tak przejęta. Prosto padło podanie, strzał i tam spalony był pewnie. No szkoda, szkoda. No ale easy są ci przeciwnicy, myślałem, że będzie więcej problemu. A te ostatnie mecze ligowe zwykle są trudniejsze. No i dobra, piłka w rękach bramkarza, wbicie. No i to jest koniec tego meczu. Od razu przechodzimy do następnego. No i ostatnie spotkanie to będzie z Young Boysami. No i dobra, Choreau, lecimy. Długie podanie. Strzał. Nie ma gola, chociaż dobitka nieźle. Karta 65, ale całkiem nieźle się spisał. Zapisując się na listę strzelców. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj próbują zbudować jakąś akcję. No ale sami wyszli za boisko. Podanie kolejne. Nieźle to wyszło. Roach pass. No i niestety przejęcie. Jeszcze raz podanie, Mascherano. No i drugi gol tego zawodnika. Ze Szwajcarii. Dobra, tutaj Ensame, Martins. Fastnacht nie rozpocznie, bo Flo zacznie. Jakieś długie podanie do bramkarza. Wybicie. Prosto padłe podanie, Cabral. Zróbmy jakiegoś skilla, bo czemu nie? Strzał, gol, nieźle. Więc takie casualowe gry na moim kanale. W sumie to często jest taki content nagrywany na tym kanale. Napiszcie w komentarzu, z czego odcinka, w sensie z jakiej gry odcinek chcecie zobaczyć, albo lub co mam po prostu nagrać, coś skomentować czy coś. Jeśli jakieś pomysły, to oczywiście zostawcie coś w komentarzu. Dobra, Mascherano do Fellainiego. Strzał? Nieźle. Jakoś tak łatwo przechodzi ten mecz, nie wiem czemu. Może mam takiego skilla po prostu. Podanie głową niecelne kompletnie. Dobra. Wreszcie jakaś akcja, zobaczmy. Choreau, Mascherano. Podanie dość dalekie, ale i tak broni bramkarz. Wrzutka w pole karne. Cabral. Wow, efektownie to wybił, muszę przyznać. Całkiem nieźle, 4-0 do pierwszej połowy. Podanie? Nie tym razem. No i piłka poza boisko. Nie wiem, czy jakiś mój zawodnik dotknął. Niestety dotknął. Prawdopodobnie to był Cabral. Wan-Bissaka. Wow, niezłe dośrodkowanie. Ale nic z tego nie wyszło. Choreau. No i chuj. Chociaż nie, jednak dalej jest akcja. (5-0) Jest dość łatwo. O, tutaj podwójny wślizg się zdarzył. A i to jest, chyba się już dowiedziałem, ta liga to jest szwajcarska. To by się zgadzało. Podanie do Mascherano, no taki słabiutki strzał, muszę przyznać. No i tutaj chyba spalony? Chociaż to był strzał, a nie podanie. Ciekawe. Dobra, Cabral. Wychodzi dalej. Wow, nie sądziłem, że coś z tego dośrodkowania wyjdzie, no ale... No cóż, bot musi być schematyczny do bólu, co nie? No tego chyba nigdy nie naprawiam. No dobra, Cabral. Trzeba jakąś zemstę szybką zrobić. No nie, no i teraz tak szybko tracić piłkę, człowieku. Mogę zrobić ten schemat z podchodzeniem na ten. Do pomocy przeciwnika i podanie do tyłu, no ale teraz już tego nie zrobię. Ja już wiedziałem, że tam poda schematowiec walony. Dawaj dalej. No i dobra, pora ich pokarać trochę. Prosto padłe podanie, Choreau. No to jest dość przeciętny zawodnik, chociaż w tej akcji się zarąbiście zachował wręcz. No i też raczej po spotkaniu. Dobra, GG, easy. Teraz tylko zostanie pack opening w tym odcinku. No to trzymajcie się, widzowie, na razie.